prosimy o zrobienie przejścia tu przed ołtarzem dla procesji, która zbliża się do ołtarza. Jezus Chrystus. Siostry i bracia, po raz kolejny stajemy na tej uświęconej przez wieki i tysiące pielgrzymów kalwaryjskiej ziemi. Czynimy to dzisiaj we wspólnocie pielgrzymów z diecezji sosnowieckiej. Moi drodzy, dzisiaj święto podwyższenia Krzyża Świętego, a pod krzyżem Pan Jezus dał nam swoją Matkę, żeby była razem z nami. Ale razem z Matką jest zawsze jej Syn. To On nas gromadzi i On nas zapewnia dzisiaj kolejny raz z tej kalwaryjskiej góry, że jest razem z nami. Jest z każdą rodziną, z każdym małżeństwem, z każdym człowiekiem, starszym czy młodszym. I to zapewnienie chcę na nowo dzisiaj wnieść w nasze serca, aby dało nam pokój i nadzieję. Pan Jezus z tej kalwaryjskiej góry chce, moi drodzy, po raz kolejny zapukać do drzwi naszych domów. Pragnie z nami wszystkimi na nowo się spotkać. Witam bardzo serdecznie siostry i bracia, każdego i każdą z was. Każdą rodzinę, osoby samotne. Szczególnie dziękuję rodzicom, że przyprowadzili dzieci i młodzież. Moi drodzy, z pewnością są też tacy w waszych rodzinach, sąsiedztwach,
którzy przez lata pielgrzymowali na Kalwarię, a dziś Kalwarią jest dla nich samotność, choroba, cierpienie. Powiedzcie im po powrocie do domu, że tu na Kalwarii pamiętamy o nich zawsze i zapewnijcie o naszej modlitwie. Moi drodzy, w imieniu nas wszystkich pragnę bardzo serdecznie przywitać pasterza diecezji sosnowieckiej, księdza biskupa Grzegorza Kaszaka. Ekscelencjo, witamy Cię, dziękujemy za przewodniczenie tej Eucharystii, za Słowo Boże, które do nas skierujesz, a ja w imieniu ojców i braci Bernardynów dziękuję za Twoją życzliwość do tego świętego miejsca i otwarte zawsze serce. Witam wszystkich kapłanów według tytułów i godności, dziekanów, proboszczów, katechetów, wikariuszy. Witam księdza dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, księdza Marka Bigaja, koordynatora tej pielgrzymki. Witam bardzo serdecznie również przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, wojewódzkich, na czele z panem ministrem sportu Jackiem Osuchem. Witam także dyrektora generalnego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, pana Łukasza Kmita. Niech z tego miejsca, moi drodzy, popłynie do nieba modlitwa w intencjach nas wszystkich, w intencjach waszych rodzin, aby Pan Bóg błogosławił za to na dalsze lata waszego życia. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, Ojcze Przeorze, za ciepłe słowa powitania. Jest to gest, który wyraża też wielką życzliwość, dobroć, jaką ojcowie Bernardyni mają w sposób szczególny dla każdego pielgrzyma, także tego przybywającego z diecezji sosnowieckiej. Wielkie Bóg zapłać nie tylko za te ciepłe słowa, ale także i za gościnę, za to wszystko, jak pięknie podejmujecie gości, pielgrzymów, pątników, którzy tutaj do tego świętego miejsca, do naszej ukochanej Pani Kalwaryjskiej przybywają. Ja tę mszę świętą ofiaruję w intencji każdego z was, drodzy bracia i siostry pątnicy, prosząc Boga przez ręce Maryi, aby wszystkie te intencje i sprawy, z którymi przybywacie, znalazły pomyślne rozwiązanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. A teraz przeprośmy dobrego Boga za nasze nieposłuszeństwa, zniewagi, za każde zło, które popełniliśmy w naszym życiu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Witam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się. Oh.
Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli, poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Liczb. W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim balu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim balu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Oto Słowo Boże. Gniew swój często powściąga
i powstrzymywał swoje oburzenie. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Drodzy pielgrzymi, dzisiaj podczas tego naszego rozważania będziemy chcieli sobie przypomnieć, a także może jeszcze lepiej uświadomić, do kogo przyszliśmy, z kim będziemy rozmawiać, komu będziemy przedkładać te nasze prośby, podziękowania, te wszystkie nasze sprawy, czasami bardzo trudne, skomplikowane, niełatwe. Będziemy także, jak to jest w naszej tradycji, chcieli się czegoś nauczyć od naszej Pani. A dlaczego to takie ważne, żeby sobie przypominać, do kogo przyszedłeś tutaj, w to miejsce? Dla kogo się będziesz trudził, poświęcał, wyrzekał, umartwiał? Święci już mówili, że w sytuacjach, kiedy czasami bywa tak, że ta nasza modlitwa może nam się wydaje, że nie jest doskonała, taka pobożna, że przychodzą pokusy, aby myśleć o innych sprawach i wtedy jesteśmy roztargnieni. To także będzie wasza pokusa, drodzy pielgrzymi, kiedy pójdziecie, aby skupić się na czymś całkiem innym, a nie na naszej Pani, na modlitwie. Kiedy przychodzą takie niełatwe chwile, kiedy jest ta podpowiedź złego, żeby wykorzystać ten czas do wszystkiego innego, ale nie na rozmowę z Bogiem, z Maryją, to święci mówili tak, to sobie przypominaj i właśnie uświadamiaj, z kim rozmawiasz, do kogo przyszedłeś i to ci pomoże. I dlatego dzisiaj właśnie przed tą wielką modlitwą na dróżkach będziemy starali się uświadomić sobie, jeszcze raz przypomnieć, do kogo przyszedłem.
przede wszystkim przyszedłeś do matki. To jest Twoja matka i została Ci dana przez samego Boga Wszechmogącego. Wtedy, kiedy umierał w straszliwych kapuszach na krzyżu. Dzisiejsze święto każe nam iść pod krzyż, skierować nasze serce i umysły do tego jakże tragicznego wydarzenia, poprzez które przyszło zwycięstwo nad każdą siłą zła. I wtedy to właśnie nasz Pan, kiedy był już świadom, był w agonii, że odchodzi z tego świata, że kończy się to jego ziemskie życie. A trzeba wiedzieć, że człowiek pod koniec swojego życia chce uporządkować pewne sprawy i wyraża swoją wolę. Mówimy ostatnia wola. I wtedy nasz Pan Jezus Chrystus, widząc ucznia, mówi: to jest matka Twoja. I my głęboko wierzymy, że ten uczeń, którego Ewangelia nie podaje imienia, to jest naszym przedstawicielem. Tam, w tamtym momencie dokonało się zawierzenia Maryi jako naszej matki przez jej syna. I zwróćcie, kochani, rzecz ciekawą. Pan Jezus nie powiedział do tego ucznia: słuchaj, to będzie Twoja opiekunka, ona się o Ciebie zatroszczy, ona o Ciebie będzie dbała. Nie. Pan Jezus jasno, wyraźnie mówi: to jest matka Twoja. Matka. I teraz, skoro tak, to zastanówmy się. W zamyśle Boga Wszechmogącego matka to kto? To jest osoba, która nie tylko rodzi, ale to jest osoba, która ma się opiekować, troszczyć o dziecko. I to Pani Przenajświętsza wykonywała. Ona była zawsze posłuszna woli Boga Wszechmogącego. I zobaczcie, mamy dowody spisane na to, jak ona się troszczy, opiekuje. Nawet w tych momentach bardzo trudnych, kiedy anioł do Józefa mówi: uciekajcie, bo dziecko jest w niebezpieczeństwie, Herod chce je zabić. Nie porzuca w tym trudnym, niełatwym momencie swojego synka, ale bierze go i razem uciekają do Egiptu. To jest matka, która jest zatroskana, to jest osoba, która potrafiła w domu swoim, mimo skromnych warunków, bo Józef i Maria byli biednymi, potrafiła stworzyć warunki, że to dziecko, jak pisze Ewangelia, wzrastało w mocy i rozwijało się. My dobrze wiemy, że dziecko samo z siebie nie ma możliwości. Pozostawione samym sobie, zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach, latach życia, ono po prostu umrze. Będzie zaniedbane, nie będzie się rozwijało. Ewangelia wyraźnie mówi, że Józef i Maryja stworzyli takie warunki. Ona się troszczy. Ona dba o swojego syna. I później kolejny dowód na to, jak ona zabiega o dobro, jak potrafi współczuć, jak potrafi wzmacniać, wspierać swojego syna, to jest męka Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zauważcie, kochani, kobieta. Co zrobili mężczyźni? Uciekli. Uczniowie uciekli. Został jeden, tak jak mówię, który przyszedł pod ten krzyż. Ona nie. Ona towarzyszy synowi. Ona go wspiera. Ona dodaje mu odwagi. I rzecz kolejna, bardzo ważna. Kiedy Pan Jezus był przybity do krzyża i wydawało się, on już nic nie może, przychodzą ludzie. Ewangelia mówi, że to były tłumy. I co robią? I zadają mu jeszcze większy ból, bo zaczynają go wyzywać, opluwać. Zaczynają go wyszydzać, kpią sobie, drwią z niego.
Takiś mówił, że potężny, no to zejdź z krzyża, wybaw siebie, uratuj siebie. Sprawiają tym wielką przykrość, obrażają Boga Wszechmogącego. A co ona robi? Ona staje obok tego krzyża. Ojcowie nasi mówili tak, leżącego się nie kopie, bo łatwo pognębić człowieka, kiedy ma problemy, trudności, kiedy nie tylko znajduje się może w bólach i cierpieniach, ale przeżywa bardzo różne, niekiedy tragiczne stany. To takiego człowieka łatwo jest jeszcze bardziej pognębić, zadać mu ból. I niestety musimy sobie powiedzieć, że tak bywa też w naszym społeczeństwie, nieraz i w naszych rodzinach, że właśnie w tym momencie przepuszczamy atak. Niekiedy próbujemy się usprawiedliwiać, jeśli chodzi o społeczeństwo. Wszyscy tak robią, bo wszyscy krzyczą. A ona nie patrzy i mówi, to jest ten, który nic nie zrobił. Nie tylko źle go oceniacie, go krzywdzicie. Trzeba było mieć wiele odwagi, słuchajcie, żeby wtedy, kiedy ten tłum, wyobraźcie sobie, przychodził i krzyczał jednym głosem, wyszydzając naszego Pana Jezusa, a ona stanęła w obronie Syna. I to jest właśnie ta osoba, która stanie w obronie także Twojej, kiedy może wszyscy Cię opuszczą, kiedy będzie się wydawało, jesteś słaby, bezbronny, kiedy może nawet popełniłeś jakieś błędy, zło uczyniłeś, ale próbujesz się podnieść, powstać z tego upadku. Ona stanie obok Ciebie, bo jej zależy na Tobie. Bo jej Syn powiedział, że właśnie każdy z nas jest jej córką i jej synem. I ona się będzie troszczyła i będzie się opiekowała i nie pójdzie za tym pędem, bo wszyscy tak robią. Znowu wracamy do mądrości ojców naszych. Wpadniesz między wrony i kraczesz tak jak one. A ona nie. Ona broni, wspiera, wspomaga. Jest dla nas też przykładem. My zanim może i buzię czasami otworzymy, powinniśmy się zastanowić, co robię. Co robię? I prosić Boga Wszechmogącego, aby miał odwagę się przeciwstawić i stanąć w obronie człowieka nieszczęśliwego, poranionego, któremu trudno jest w życiu. Bo może i tak jak mówię, z ludzkiej łomności popełnił błędy, źle zrobił. Daj mu szansę. Niech się podniesie. Wspomóż go, a nie jeszcze go dobijaj. Leżącego się nie kopie. O tym trzeba nam pamiętać. I ona nas tego uczy. Wszyscy byli przeciwni. Wtedy podchodzili. Została garstka kobiet i ten uczeń pod krzyżem. No i ta matka, która stała i się do tego syna przyznawała i go broniła, go wspierała, wspomagała. My także z naszego ludzkiego doświadczenia wiemy, z tego naszego ziemskiego bytowania, jak ważne jest, żeby w tych trudnych, niełatwych chwilach, kiedy przychodzą różnego rodzaju nieszczęścia, problemy, kłopoty, troski, żeby był ktoś przyjazny, życzliwy, dobry, który czasami nie będzie w stanie rozwiązać tych wszystkich naszych trudnych sytuacji życiowych, ale jest. I ta świadomość, jest osoba życzliwa, która mnie wspiera, na której bardzo zależy. Jestem dla niej kimś. I ona właśnie takiej postawy nas uczy. Tej bliskości wobec tego, który cierpi. I mówię wam o tym, kochani, dlatego, że jak pójdziecie na te dróżki, kiedy może przyjdą takie niekiedy chwile, kiedy będziecie chcieli, pragnęli, myśląc może o wszystkich sprawach trudnych i niełatwych,
to wspomnijcie sobie wtedy, do kogo przyszedłem, z kim rozmawiam, z tą dobrą matką, która w niebie tak wiele może, która czeka na mój głos, na moje myśli, na moją ofiarę i trudy, po to, aby mi pomóc. Amen. A teraz, kochani, my powstańmy i przez ręce Maryi do Boga Wszechmogącego zanieśmy nasze gorące prośby i modlitwy. Wspieraj, Panie, Twój Kościół w głoszeniu prawdy o Chrystusie ukrzyżowanym, dla zbawienia całego świata. Ciebie prosimy. Wspieraj naszego pasterza, księdza biskupa Grzegorza, aby wiernie szedł drogą krzyżową, która prowadzi do zbawienia. Ciebie prosimy. Wspieraj, Panie, przeżywających duchową pustkę w odnalezieniu sensu życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasz naród, Polskę, aby wiernie stała pod krzyżem naszego Zbawiciela. Ciebie prosimy. Wspieraj, Panie, towarzyszących osobom ciężko chorym w pełnej radości w służbie dla ich dobra. Ciebie prosimy. Wspieraj, Panie, umierających w godnym przeżyciu ostatnich chwil ziemskiego pielgrzymowania. Ciebie prosimy. Wspieraj, Panie, nas tutaj zgromadzonych w dawaniu świadectwa o naszej przynależności do Ciebie i Twojej Matki. Ciebie prosimy. Dobry Boże, jeśli jest taka Twoja wola, zechciej wysłuchać wszystkich próśb naszych przez Chrystusa, Pana naszego. Ofiara Twojego Syna, która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu nasz.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący, Boże, Królu wiecznej chwały. Przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając: Święty, święty, święty. Jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem, obecnym wśród nas biskupem Grzegorzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi patronami naszej sosnowieckiej diecezji, świętym bratem Albertem, świętym Rafałem Kalinowskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni
wierni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Przed ołtarzem. Prośba jest więc, aby osoby stojące tutaj najbliżej nieco się cofnęły. Druga grupa kapłanów będzie w połowie tutaj placu.